Kochani, wiele rzeczy się dzieje wokół nas, ale jest coś w nas, każdym z nas. Każdy z nas jest tym czymś, co jest wolne, nienaruszalne. Jest po prostu osadzone, jest czymś, co nie ulega zmianom. Tak nagłym, tak szarpiącym, jak to nieraz w życiu możemy widzieć. I tak weźmy taki głęboki oddech i wydech. Jak ważne jest to, żebyśmy gdzieś tam w tym swoim oddychaniu byli świadomi. Bo tak naprawdę ta nasza esencja to jest przypełniona ciszą. I to, co się będziemy dzisiaj uczyć, wszyscy. Uczyć? Czy mamy coś do nauczenia? To, co sobie będziemy przypominać dzisiaj, to wszystko jest w nas. I w ciszy możemy to w doskonały sposób, tyle, ile potrzebujemy, to, co jest nam potrzebne, dostrzec. Kochani, mam dla was dobrą nowinę. Tym wszystkim, o czym tutaj będziemy mówić, o tym jedzeniu i niejedzeniu, tak naprawdę nie chodzi ani o jedzenie, ani o niejedzenie. Tym, co jest takie esencjonalne w tym wszystkim, to jest świadomość. Nic więcej. Jest tak, że możemy mieć różne doświadczenia, różne drogi, różne rzeczy nas spotykają i obieramy różne drogi. I każdą z tych naszych przygód życia możemy obserwować. Możemy być świadkami tego. Widzieć swoje życie w takim przedstawieniu, w takim obrazie. I to wszystko możemy obserwować. Ktoś coś poza słowami widzi to. Widzi te wszystkie nasze teatry, te wszystkie rzeczy, które się zadziewają w naszym życiu, jak dużo w tym emocji jest, jak dużo szarpania, jak wiele różnych dziwnych sytuacji w kontekście odżywiania. Jak wiele różnych trendów jest, różnych mądrości. To, co jest dla mnie tutaj istotne w tym całym naszym spotkaniu, to to, co gdzieś tam w swoim życiu doświadczam, doświadczyłem. I tak prawdę mówiąc, nie jestem w stanie wiele więcej powiedzieć niż to, co doświadczyłem. Reszta to będzie z mądrych książek, jakoś tam usystematyzowana wiedza. Jest wiele materiałów na temat odżywiania, nie wiem, światłem, praną, breftarianizmu. I wiele jest usystematyzowanych rzeczy, które możemy gdzieś tam przeczytać, słuchać różnych ludzi. Dla mnie to, co istotne i to jest coś, co mi tak bardzo, bardzo głęboko leży na sercu, to dzielenie się tylko tym, co gdzieś doświadczyłem w swoim życiu. Nie jestem lekarzem, nie jestem jakimś naukowcem. Po prostu moją pasją, radością jest doświadczać tego czegoś, co z tej ciszy się wyłania niczym wiatr dla mnie. A objawia się w mojej pasji, radości, w tym pobywaniu w tu i teraz, każdego dnia, tak naprawdę, że jestem. I tak powiedziałem, tu nie chodzi o jedzenie czy niejedzenie, a chodzi o świadomość. To jest jedna z dróg, która pozwala nam rozpoznawać siebie, ale jak bardzo ważna, jak bardzo istotna. Oczywiście my jako, można powiedzieć, mistrzowie, jako ci wieczni świadkowie, to źródło może po prostu sobie
obserwować ten teatr wcinania różnych rzeczy, wkładania do siebie. Potem przychodzą różne choroby, różne niedomagania, różne sytuacje. Możemy to obserwować. Co jest esencjonalne, znowu esencjonalne, bo w tej źródle to jest esencja, tam nie ma w obserwowaniu tego wszystkiego jakiejkolwiek oceny. Jeżeli jesz w McDonaldzie, czy pijesz same soki, nie ma w tym żadnej oceny, czy coś jest gorsze, czy lepsze. Jest to świadomy, czy mniej świadomy wybór takiej, a nie innej drogi. Dlatego zaczynając od tego podejścia do siebie samego i do tego nawiążę w kontekście jakby spotykania się z emocjami, uzależnieniem, że tak naprawdę ten element nieosądzania, nieoceniania coś lepsze, coś gorsze, coś bliższe Boga, coś dalsze Boga, ten element jest bardzo istotny w tym naszym rozwijaniu. Rozwijaniu się czy odkrywaniu, budzeniu się. To jest niesamowita rzecz, bo tak łatwo nasz umysł jest w stanie pewne rzeczy zaszufladkować. A temat świadomości prowadzi nas do tego, że wychodzimy poza te szufladki umysłu i zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Jak ten umysł stwarza różne teatry, różne sytuacje, różne niedomagania, różne tendencje do tego, żeby właśnie taki, a nie inny sposób automatycznie, nieświadomie się zachowywać. I możemy to widzieć. Takie spotkanie jak nasze niesie ze sobą właśnie ten element tego, że możemy dzielić się właśnie czymś, co wręcz jest nie do opisania w słowach dla mnie. Bo z tej świadomości płynie coś, co tak my coś jesteśmy, to każdy to odbiera na swój własny sposób. Co powiem, ktoś powiem, co zobaczymy. Wow. Ale co gdzieś tam się obudzi nieraz jednym niepozornym słowem, czy jakąś sytuacją, czy jakimś tematem, obudzi się w nas, w naszych duszach, coś uśmiechnie się, to jest nie do ogarnięcia. Więc nie mam starania o to, żeby w ogóle kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Bo tak naprawdę to każdy ma to cudowne wyzwanie, tą cudowną przygodę w odkrywaniu swojej własnej drogi. W tym takim głębokim, niesamowitym wsłuchaniu się w siebie. Więc dokładnie tak. I tak zastanawiając się nad tym tematem odżywiania, jak sobie tak zadamy każdy z nas pytanie, czy doświadczam siebie w tym obecnym czasie? Czy doświadczam siebie w taki sposób, że wszystko, co potrzebuję, mam w sobie? Że nie ma żadnych zewnętrznych źródeł dla mojego uśmiechu. Mówię specjalnie o uśmiechu, bo uśmiech przychodzi z tego, kiedy jest ciało zdrowe, pełne energii, kiedy jesteśmy zdrowi i w ogóle chce się żyć każdego dnia. Czy jednak jest tak, że w naszym życiu widzimy różne warunki, różne powody na zewnątrz, które mają się wydarzać czy wydarzyć po to, żebyśmy my mogli doświadczyć tego uśmiechu? Czy doświadczamy tego? Powiem wam, że nie wiem, czy doświadczam tego. Jeszcze jest wiele rzeczy się pojawia u mnie, które gdzieś tam się objawiają, różne warunki. Czy wierzę w to? Wiecie, można pięknie powiedzieć, że się w to coś wierzy, prawda? Ale w tym moim takim pobywaniu, tym, co tak bardzo dla mnie jest esencjonalne i ważne, i powtarzam to niejednokrotnie, to jest pragmatyzm, praktyczność.
Jeżeli coś działa w moim życiu, to się tego trzymam. A jeżeli nie działa, to się tego nie trzymam. Chyba że tak się przyzwyczaiłem do trzymania czegoś, co nie działa i nie mogę się od tego oderwać, puścić. Bo mam jakąś wizję czegoś w głowie i nie mogę po prostu tego puścić. No to więc to jest jakby, jest też element, który dotykamy w kontekście właśnie takiego przywiązania, uzależnienia się od czegoś. Ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam w takim swoim doskonałym pobywaniu i swojej drodze jest na takim idealnym etapie, w idealnym momencie swojego życia, by móc odkrywać siebie. Bo tak naprawdę, kiedy będziemy mówić sobie o jakieś obrazy, o taki bym chciał być, taki bym chciał być, taki, to wszystko gdzieś dotyczy dnia jutrzejszego. I moment, kiedy my teraz tak tu jesteśmy, tak siedzimy, w tu i teraz, w tym doświadczaniu siebie, na ile gdzieś to nasze życie jest uwarunkowane od zewnętrznych rzeczy, a na ile ono wypływa z naszych serc, z naszego źródła. Kochani, może ja po prostu gdzieś tam sobie może są wśród nas takie osoby, które właśnie tak doświadczają, a może mają jakąś refleksję, pytanie, czy jakieś nie wiem, przemyślenie związane z tym, czy to jest możliwe w ogóle wejść w takie życie, które jest bez tych warunków zewnętrznych. Bo ja bym chciała coś powiedzieć, to nasza taka refleksja. Tak, słuchamy. Ja mam takie zdanie, czy każdy z nas osobno jest w stanie zastanowić się tak nad tym, co stwarza te przekłamania i te fałszywe myśli. Gdzie jest centrum tego wszystkiego? Chodzi ci o pytanie związane, kto stwarza te przekłamane myśli i tak dalej. Gdzie jest centrum tego? To ja już w tej chwili odpowiem. Nie co, tylko kto, tak? Bo dobrze cię nie słyszę. Dobrze mnie słyszę. To już powiem w tym momencie. Tego tematu nie będę rozwijał i nie będę na niego odpowiadał. Dlatego, że nie interesują mnie te rzeczy związane z tym, co przychodzi z tej strony, która mnie jakby z zewnątrz chce mnie w jakiś sposób włożyć w jakąś klatkę czy w jakieś uzależnienia. To, co mnie interesuje w moim doświadczeniu, i ja to mówię bardzo prosto, może to nie podobać się komuś, te tematy mnie akurat nie fascynują, nie ekscytują w kontekście szukania winowajcy. Bo tak naprawdę to, co się dzieje we mnie, to, co jest taką moją esencją, to mi pokazuje całą prawdę. I nawet nie potrzebuję dopytywać się, doszukiwać się, kto co. Bo coś, co się dzieje we mnie, jest jakby obrazuje mi, pokazuje mi, czy coś warunkuje w swoim życiu, czy od czegoś się uzależniam, czy gdzieś mam furtkę otwartą. Dla mnie w moim doświadczeniu najważniejsze jest to, że im więcej mamy w sobie integracji związanej z myślami, tym mentalnym elementem, emocjami, ciałem, kiedy po prostu jesteśmy gdzieś wewnątrz tak harmonii, to co się wydarza i przed harmonią też się wydarza. Wszystko w doskonały sposób. To, co ma mnie spotkać, co mnie spotyka, to tylko pokazuje mi coś, jakie są aspekty we mnie, które mają być po prostu kochane.
Ale w momencie, kiedy przychodzi ta integracja, ta harmonia, i to jest taki ważny element, też mówiłem to na jednym z filmików na temat właśnie tych różnych zabezpieczeń takich energetycznych, których nie stosuję w ogóle. To jest tak, że moment tej harmonii, tej integracji powoduje to, że nasze wibracje są na takim poziomie, że pewne rzeczy po prostu tylko się prześlizgują w naszej świadomości. Nie są w stanie się zaczepić o nas. Nie mamy nic w sobie, co by nas... Obserwacje. Proszę? Że możemy... No, to jest poprzez obserwacje, że jesteśmy w stanie to oddzielić, bo, które są tak naprawdę nasze, prawdziwe uczucia i te myśli. Żeby synchronizować to wewnętrznie. Mhm. No, temat jest bardzo też ciekawy w kontekście do tego, że myśli mogą być, no mamy różne, są tutaj te energie płyną i te myśli mogą być różne. Tam w naszej esencji jest niesamowita cisza. Możemy obserwować to wszystko. Więc to są jakby kolejny ciekawy temat, który można rozwinąć. Ale generalnie jakby dla mnie esencjonalne i to jest jakby moje. Każdy może sobie się delektować, przepraszam, to może złe słowo jest, gdzieś tam rozczytywać się w różnych informacjach, czy rozpoznawać je, ale dla mnie to tak bardzo mocno się koncentruje, centralizuje się w moim doświadczeniu wewnętrznym siebie samego. Fajne jest takie pytanie, skąd pochodzi ta myśl? Cześć, wiesz co, ja myślę, że założę słuchawki, momencik, poczekaj chwilę, bo ja cię nie słyszę dobrze. Moment, bo coś mi tutaj jest... jest nie tak. No proszę mów. Mówię fajne jest takie pytanie, że jak przychodzą myśli, to warto się zapytać, skąd one przychodzą. Skąd ta myśl pochodzi? Czy ta myśl jest ode mnie? Czy ona przyszła z zewnątrz? Czy z wewnątrz? Czy od kogoś? Bo w nas jest wszystko. Tam się spotyka wszystko. Trzeba to umieć rozpoznać. Tak, to jest niesamowite, żebyśmy my gdzieś tam w tym swoim pobywaniu byli takimi świadomymi świadkami, obserwatorami tego wszystkiego, co się dzieje. Czasami nie uchwycimy wszystkiego. Nieraz ta nasza chęć takiego precyzyjnego dostrzegania wszystkiego, określania skąd, dokąd, czy to jest moje, nie moje, czy jakiejś tam świadomości zbiorowej, czy z danego egregora, czy jeszcze z jakichś innych smug, nie wiem, energii, które są w danym miejscu, w danym lokalu, w danym budynku, w danym mieszkaniu. Ja wiem, że taka jest tendencja. Kiedyś miałem taki czas, kiedy gdzieś chciałem wszystko przebadać i mieć określone w swoim umyśle, że to jest stąd, dotąd, to stąd pochodzi, to jest z tego źródła. Moment, kiedy wkraczamy w tą przestrzeń tego bycia w swojej esencji, w swoim źródle, bycia prawdziwym, to tak naprawdę widzimy, że to sam umysł stwarza te pytania. Sam umysł tworzy ten cały teatr i widzimy po prostu, jakie w ogóle dziwolągi z tego wychodzą, że próbuje nas w różny sposób gdzieś tam złapać, żebyśmy my w analizę weszli i mogli określić. To jest przyjazne, to nieprzyjazne, to jest moje, to jest nie moje. A moment takiego spojrzenia z perspektywy serca, to jest moment, kiedy my możemy jakby stanąć, doświadczyć tego ponad tym. Zobaczyć to wszystko. Widzimy jak film się roztacza przed nami i widzimy też, jak ten umysł komentuje ten film, komentuje wszystko, określa wszystko, systematyzuje wszystko. Nagle, oby tak, może przyjść taki moment, że w końcu powiemy, zmęczeni jesteśmy tym określaniem i dokładnym precyzowaniem wszystkiego. Bo dziś to nam zabiera ten wewnętrzny, wolny, spontaniczny, radosny, taki lekki uśmiech, który płynie z nas.